Serdecznie witamy wszystkich hodowców w Kozie Główkach. Bardzo chętnie tutaj lubię przebywać. Przyjeżdżamy, tu widzimy kolegę Zbyszka. Kolejna relacja z lotu. Dwa tygodnie temu podczas deszczu byliśmy, dzisiaj widzimy deszczu nie ma. Kolega Zbyszek uśmiechnięty. Przedwczoraj to kiedy byliśmy, nam opowiadał o organizacji lotów, o różnych rzeczach, ale dzisiaj już czekamy tutaj na przylot gołębi. Zbyszek, jaki mamy dzisiaj lot? Witam wszystkich uczniów hodowców. Krosno Odrzańskie 4, to jest lot 12. Gołąbków w oddziale poszło ponad 2000 i z Jura Łazy tam gdzieś koło też 2000, także 4000 z kabiny ponad gołąbków. Tak. Idzie ile dzisiaj. Gołębi swoich dałeś? 136 gołębi. 136 gołębi. Jest już taka prędkość, 1000 chyba, tak? 1000. Roksanka, ile jest prędkość na zegarze? Ile jest, Roksana? 1000. One za chwilkę będą już przylatywać, one były wypuszczone... 1613. A wypuszczone zostały o godzinie chyba 6.35. 6.35, tak? No. Tak, i także... Podejrzewam, że już niedługo się pojawią, gdzie mamy bardzo ładną pogodę, nie ma nawet takiego bardzo mocnego słońca, jest niebo lekko zachmurzone, tylko takie widzimy lekkie troszkę chmurki. Na wypuszczeniu było po prostu leciutkie były problemy, bo tam bodajże Jędrzejów, nie chciałem gołębie odejść, tak są 50 km byli przed nami, no i tam podobnie 25 minut nie chciały odejść gołębie ich, no nie, i dlatego troszkę żeśmy później wypuścili gołębie, nasze podobnie tak około 5 minut, troszkę zaczęły się rwać, ale po prostu około 5 minut odeszły te gołąbki, nie? Dobrze, popatrzymy sobie, zobaczmy, gdzie nawet wiatru nie ma, widzimy tutaj korony drzew, tylko leciuteńko dosłownie gałązki tam pod wiatrem się uginają, ale nie to co jest, co wtedy, co był ten taki lot z deszczem, opadami, z wiatrem, ze wszystkim. O, no nic, będziemy czekać na te gołębie. Doczekaliśmy się, słyszymy dzwonek, 1300 metrów na minutę około, pierwszy gołąb się pojawił, zobaczmy, przyleciał z kierunku nawet, nie? Jeszcze krąży. Tutaj mieliśmy informację, że w sąsiednich oddziałach było gorzej, nie? Co się drepie pierwszy, wiesz? Tak. Co? Przypierzy mi się troszkę słowa. Dobra. Tutaj, żeby nie wypłoszyć go, popatrzymy sobie tutaj z tego zadaszenia. O, on o, tam krąży, pojedynczo. Tutaj Zbyszek mówił, że w sąsiednich oddziałach jest troszeczkę też ciężko, bo patrzyliśmy, to te gołębie nie przylatują w takich grupach, tylko jak to mówią, kapią. Kapią, no. Po parę sztuk. Piekary tam po prostu jeszcze mnie nie że też tam po dwa gołąbki kapią, także. No, przy okazji tutaj korzystam z okazji. Wczoraj tutaj bardzo miło spędziliśmy wieczór u kolegi Marcina Kozieła. Piotra Kozieła, jego tatę też bardzo pozdrawiam, bo papugi tam akurat u niego jakby to chciał. On tam ma tam sklep zoologiczny w miejscowości Zawada. Tam ma artykuły dla gołębi, ma dużo ptaków egzotycznych też i można sobie tam, jakby ktoś był pasjonatem tych ptaków, można tam sobie w Zawadzie, w tym sklepie, o, kupić. A tutaj zobaczmy, ten gołąb siada i z tego gołębika, nie? To dziwne, nie? Często z góry bardziej się... Tak, właśnie. Znacie tego gołębia? 161. Zobaczymy, czy się udało. Do kategorii A. Potrzeba było czwartego konkursu właśnie. Dobra, tak, popatrzmy, czy powiedzieli prawdę. 161, dokładnie, 0167 z 2014 roku. O, przepraszam, tu źle pokazywałem, o tak, o. Jest i ma prędkość 1283 metry na minutę. Czyli pierwszego gołębia mamy. To samiczka, tak? Samczyk. Samczyk? Samczyk, to samczyk. Go znam, bo... Znasz go? Tego znam. Tak, dobrze. Go lubię. I będziemy czekać. Też będzie prawdopodobnie tak, jak powiedział Zbyszek, będą kapać. Mamy drugiego gołębia. Ja go wprawdzie jeszcze nie widzę, ale słyszę po dzwonku. Łukasz go dostrzegł. O, tu jest. O, widzimy, tu sobie krąży. Leci gołąbek. O, i jeszcze chyba jeden, dwa są. O, tu dwa. Dwa doleciały i teraz pewnie już z tego górnego gołębnika one są. Kilka minut po tym pierwszym, czyli około 4-5 minut mamy, tak? Też krążą. Rozwiane? Jakie? Rozwiane, takie gdzieś wystarczone. Ale ja się schowam też może troszeczkę tutaj. O, już lądują. Jest, słyszymy, odbiło jednego, czy dwa nas odbiło. Zobaczymy. Pokażmy. Teraz przyleciał gołąb 336, 1242 metry na minutę i to jest gołąb 10.59, 42 sekundy. Ten drugi też odbiło już? No, teraz. Teraz odbiło, czy nie? Teraz. I to mamy gołębia 533 z 2015 roku, roczny. A ten pierwszy był roczny, nie zwróćmy uwagi. O, czyli trzy gołębie już mamy, akurat widzimy. Słyszymy, pardon. Fajnie, na telefonie wszystkie widać właśnie. Tu właśnie kolega korzysta z tej opcji Benzing Live. Wszystko widzi, który przyleciał.
się chwali nam tutaj, zobaczmy. 14 rok jest drugi, tak. 15 rok jest trzeci. To wszystko widzimy w telefonie. My będzie cały czas czekać, tylko mamy jeszcze troszeczkę do przyjęcia niejako, bo jest 136 sztuk, czyli 133 sztuki jeszcze stwarzają nadzieję, że szybko przylecą. O, przy okazji, o jest. Następny, i z kierunku ten przyszedł, nie? No, też widzimy tam wysoko w niebie, czwarty. No. Ja z tej strony nie filmuję, bo po prostu na podsłońce on jest teraz tutaj za nami, za plecami, niejako to byśmy nic nie widzieli, ale on tu za chwilkę będzie lądował. Może to będzie pazurek, albo to? U Michała Jaworka gołąbek 58, moja, 10 konkurs. O, czyli twój gołąb od Michała Jaworka. U Michała Jaworka mój gołąb, 10 konkurs. Tam siadł. Z naszego gołębia? O, czwarty gołąb się pojawił. Z 2011, starszy, 5-letni gołąb widzimy. Na obrączce olimpijskiej 422-209. Ludzie wszyscy tutaj wpatrzeni w telefony. Tutaj tylko korzystamy z okazji. Kolega Krzysztof, to jest z tego samego oddziału kolega jest? Tak, tak. Przyjechał tu kibicować, też tak jak z Wyszkowi pokazywał gołębie swoje. Tutaj narady robili, tak? Narady odnośnie czego? Narady, porady, a troszeczkę zdrowia i... zdrowia i porady kondycji. Przygotowaniu. Tu kolega Krzysztof lotuje w tym samym oddziele? Tak, sekcja niegowa. Sekcja niegowa. Od dawna? No, w tym roku, no, stary. Czyli można powiedzieć młody hodowca. Młody, może nie tyle co wiekiem, ale starzy. U nas cały czas nowi przybywają, nie? O to chodzi właśnie. Najważniejsze, żeby się sport rozwijał, żeby nie było nudno. Cały to jest urok tego właśnie przychodzenia sobie, odwiedzania się. O, patrz, mamy. Patrzenia na przylot gołębi wspólny. To bardzo jest fajne. Pazurek? O, no, pazurek? Tam się nie tłumacz zbychu. Każdy by chciał, żeby przychodziło jak najwięcej, ale to tak na tym polega ten urok lotu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zobaczmy przy deszczu, te gołębie też byliśmy zaskoczeni jak siadały, teraz też jesteśmy zaskoczeni, tylko liczyliśmy, że może troszeczkę szybciej będą, ale 4 czy 5 gołębi już mamy? 4, tak? 4, 5. 5, to już jest piąty gołąb. No pomału dochodzić, znając życie. Pewnie po ostatnim locie strat nie miałeś żadnych, nie? Nie, 3 loty. Znaczy po tym locie... Deszczowym, ten, nie, deszczowym... Nie, przed deszczowym też żadnego, żeśmy je zgubili i... A tydzień temu? Też nic. Też nic. Trzy tygodnie już żadnego. No nic, będziemy sobie to dalej czekać, oglądać. Tak jak Zbyszek przewidział, te gołębie kapią. Teraz mamy tu jeszcze jednego. On gdzieś tu, o tu jest, widzimy tam. Sobie krąży, siadł teraz. Tam jest siadł. Właśnie, może do tej papugi, co nam uciekła przed chwilą. No. Tutaj pokazywaliśmy pani Oli jedną papugę, no i niestety nam jedna rozella bladogłowa uciekła. Tutaj Zbyszek no, będzie miał tutaj latającą wokół posesji, także tu nie ma problemu. No. Patrz, siadł. O, jest. O, już siada sobie tam, widzimy. To trzeci gołąb z tamtego gołębnika, czy czwarty, tak? Który to był? Rocznia, 50-70. Lot 350 km, tak? 50? No, to niecałe 350. No. Tam na mapie pogody nie było chyba, że nic, jakieś fronty czy coś? Nie, raczej tak chyba była czysta dosyć droga, nie? Tu kolega cały czas, zobaczmy, cały czas ogląda jest, na stronie www.winteronline.pl. No, wiatr jest taki zmienny po prostu i podwiady z wiatrem i tak. Także te gołębie są takie rozwiewane głosy, nie? Rozwiane. Widzimy w tym kierunku, gdzie były puszczane. To jest tutaj gdzieś Krosno-Brzańskie, w tym kierunku. Tak no, takie przychmurzenie. Mapa pogody. Frontów. No, trzeba popatrzeć. O. No dobra. O, kolejny kapiący gołąb. O. Widzimy raz na przemian do dolnego gołębnika i do górnego. Kilka minut, kilkanaście sekund też przylatują. No i dużo na razie, tak trzeba się zgiąć i zbroić w cierpliwość. O, już odbiło go. 14 rok, 274 samiczka. Czekamy, ale zawsze ciągu na pazurka czekamy, tak? Na Ole, na co jeszcze? No, na jaskółeczkę. Jaskółeczkę, przepraszam.
Ola to tutaj była właśnie. Słyszymy. Łukasz gdzieś dostrzegł gołębia. Z kierunku przyszedł? No. Krążę tam, o tam go widzę. Ale dolatują. No, będą się schodzić na pewno jeszcze tutaj długo. Wy koledzy sygnalizowali cię z oddziału, dostają gołębie? No, pojedyncze tak mają. Pojedyncze też. No pojedyncze, no, po jednym gąbku. Widać, że jest to symptomatyczne tutaj. O, jeszcze jeden jest, jeszcze jeden. O. Tu widzimy, on se krąży. No. Nie wiadomo, jakie miały wiatry po drodze, coś tam je spotkało. Krąży, krąży ten ptak. To są rozwiane te gołębie, nie takie. No. Jeszcze jeden, dwa, o. No są, wszystkie, ty chyba o, z góry. Co, jaskółka? Tak. O, jaskółeczka przyszła, Zbyszek już będzie gębka uśmiechnięta, nie? Bój Zbyszku. Jaskółka jest na Sieliacie. Jest jaskółka? Jest. 1009, tak? Tak, dziewiąta, no. Dziewiąta. 11.08. O, czyli Zbyszek już zadowolony, jeszcze pazurek, tak? Tak. Znaczy te... Renowane jak są, to jest spokojnie. Człowiek spokojnie jest. Zawsze by pierwsza, ale tak kurde nie jest. No niestety. No ale na tym piękno tego sportu polega. Jest nieprzewidywalny. Właśnie. Gdyby był przewidywalny, co to byłby za przyjemność. Jak już wiemy, wysyłamy gołębie, to najlepsze by miało przychodzić jeszcze w ustalonej kolejności. A tak, zawsze coś nowego. O, jeszcze jest jeden. Ten tak nas zaskoczył. Skąd on przyleciał, to nie wiem, ten Zbychu. To już te trzeba omijają, to wiesz, nie? Tu tak jakby zza drzew właśnie. Tak, wiesz, fajnie wchodziły, a dzisiaj takie są gdzieś, kurczę, takie wystraszone te gołębie. Gdzie następny ma? Co teraz? Szczyt na to, czy co? Nie, to nie, że coś... Zapiłem. Ten bity to jest 11 chyba już. A, jeszcze jeden jest, jeszcze jeden lata tam, tak, o 12. No ale Zbychu, jeszcze jeden. Także mamy dwa są teraz jeszcze. Także mamy dzięki temu więcej przyjemności z podziwiania wchodzenia gołębi. Bo... Dwa to siadły już. O... Zmęczone widać. Krótki dystans, ale te gołębie są widać zmęczone. Ty właśnie, my nigdy nie pokazywaliśmy gołębi u ciebie, jak wyglądają po locie, nie? Bo też nie chcemy ich straszyć, tak? Czy co? No, czy masz jakieś tajemnice masz tam po prostu? Na stan locie będziemy patrzeć. Czy tajemnice masz tam? Tajemnice, nie? Nie będziemy straszyć po prostu gołębi. No. Na stan locie możemy... Możemy nagrywać. No, łóżek, kurde, pewnie, ale zobaczymy, to nic. Będziemy oglądać, nie? Chwilowo mamy przerwę. Podejrzewam, że za chwilkę zaczną znowu dochodzić. No teraz cały czas zaczęły tutaj nam siadać, tu już kilka, 5 czy 6 sztuk siadło po kolei. Teraz siedzi tu jeszcze jeden, widzimy u góry. 19! Zadowolony? Pazurek? Pazurka jeszcze nie ma. Nie ma. Ile masz tych gołębi? 17. 17, no. Ale teraz zaczęły tak kapać, tak jak kapią, tak jak powiedział Zbyszek. No. Może jeszcze coś za chwilkę tutaj wypatrzymy. Słyszą ten dzwonek, to na pewno się domyślamy, że tutaj krążą jakieś... Jeden czy dwa, Michał? Łukasz? Dwa, nie? Dwa. No tutaj kolega w międzyczasie, Michał Jaworek, tutaj po sąsiedzku. Przy okazji pozdrawiamy kolegę Michała, to kuzyn kolegi tutaj Zbyszka. Nie ma tylko tego jednego naszego gołębia, co miał 10 konkursów, dalej jeszcze nie ma ani nowego. Z tym kuzynem razem, to ja pamiętam jak jechaliśmy, że tak powiem, opowiadali mi jak dziadka męczyli. Zamknęli go w toalecie takiej sławojce typowej, tak? Dziadka zamknęli, jak się dziadek załatwiał i takie przygody z dzieciństwa mieliście, nie? I co, dziadek wyszedł? Wyszedł. Kręć gołębie. Kręć gołębie, no. Bo jeszcze jeden tam lata. Coś dobry humor mam. O, widzimy, kolejne siadają. O, widzimy, praktycznie takie same bliźniacze, nie? Białolotki takie fajne, niebieskie. Ta sama linia. Co? Ta sama linia z złotej pary. O, Łukasz to wie. Ze złotej pary, te ze złotej pary.
Mamy gołębi trochę wystawionych dzisiaj. Dzisiaj akurat się tak się złożyło rano, kiedy przyjechałem, się okazało, że jak wstawiałem gołębie dwa dni temu przez pomyłkę, myślałem, że za tydzień mamy. No ale już nie będziemy zmieniać daty, tylko te pakiety po prostu przesunęliśmy za tydzień. Natomiast te 12 gołębi starszych, które mieliśmy... No ma 10 dni, to poszły na 3 dni. Poszły na 3 dni, ale no niestety już są bite, także nie będziemy tam zmieniać, że tak powiem, terminu zakończenia, ale no tak to wygląda, ale tak przypomnę, bo tam no tak, ze złotej pary są te gołębie. Jak się za dużo pije, to tak jest, no po prostu, nie? Wody? No wody. Panie Zbyszku, bym bardzo prosił, nie nadużywać takich słów tu. Dobrze. O. Ile masz? 20? 20? 1. Ośko. 21. I czekamy sobie tutaj. Naprawdę jest miło, można sobie przyjechać, zobaczyć przy okazji tam w sklepie. Sklep ten, który tam widzimy wejście, on jest dzisiaj czynny. Do której godziny? Do 17? Do 16. Do 16, tam bardzo dużo ciekawych towarów jest. Też mamy jeden film zrobiony, Zbyszek tam prezentuje wspólnie z pracownikami, jakie towary mają. Także hodowców zachęcamy, ktoś by chciał sobie przyjechać, porozmawiać o gołębiach, to ze Zbyszkiem. A w międzyczasie można tam pójść, tam o panią Olę, panią Mariolę, można też pobodrywać przykładowo. Tak, na przykład o panią Kasię i one tam chętnie doradzą, ale można tutaj naprawdę, że tak powiem, kobiety uspokoić. Kobiety lubią chodzić na zakupy, także tutaj dwa w jednym można, że tak powiem, pogodzić. O, przyleciał 22, tak? Wszystko z kierunku też przychodzi, nie? Chyba Zbyszek. Z kierunku tak w miarę. Z kierunku chyba. Widać coś tam po drodze z spotkaniem fronty ich, czy co? Wiatr. Nie, no. Nie mogę tego mnie tam odejść, bo w innych oddziałach zgłaszali, że tak po prostu w ogóle wszystkie oddziały tak po prostu tego mnie rwało po prostu nimi, nie? I nie chciałem tam, no Jędrzeju, że 25 minut nie odchodziły gołębie, to znaczy, że troszeczkę coś tak, bo po humor, nie? I dlatego też te gołębie tak są, no troszeczkę takie gdzieś rwane, nie? Zbychów patrzony w telefon, tylko tam... O, co tam bierzesz, oglądasz na telefonie? O, jeszcze jeden. Przepraszam. Gdzieś tu jakiś siada, bo widziałem cień. O, zaraz go zobaczymy. Jeszcze jeden, jeszcze trzeci. To są dwa latają tutaj, o tutaj z tej strony, jeden doleciał z tamtej, widziałem, tutaj na tej kamery, co widzimy tutaj u góry. Gdzie dobrze, słabo, to chlebem, czy mnie wykarmiłeś chlebem suchym? Tak, tak. Bułka tarta rozmoczona, czy co? Ziemniaki gotowane. Trzy tutaj, trzy, cztery, o pie, nie, więcej, tu jest cała grupa, wiesz Zbychu, patrz. Tu, o, następny siada, jeszcze jeden leci, ale tu jeszcze kilka lata w powietrzu. O. Odbija je zegar. Tu jest jeszcze jeden, on nadleci za chwilkę tutaj z tej strony. O, jest on. Czerwony taki. Czerwony nakrapiany, taki widzimy. Siedzi tam sobie teraz. No, ale dzięki temu Zbyszek będziemy mieli dłużej czasu, tak dłużej będziemy podziwiać gołębie, jak przylatują, nie? No, to muszą być różne, nie? Proszę? No to muszą być różne, bo aby było zawsze na koło, to by monotonia. Wszyscy wszystko wiedzieli, bo no, tak to jednak zawsze do człowieka każdy z niespodzianką. I motywuje do myślenia, do sprawdzania. W zimę myślę, że wszyscy wszystko wiedzą i jak każdy raz wyjdzie, nie? Ale... Nie gadaj, bo my w zimę w tym roku też będziemy organizować loty, podobnie jak było Maczka Wudzika. Mamy już przygotowane zespoły lotników, także troszeczkę więcej będziemy mieli tych zespołów lotników. Liczę, że 3-4 takie zespoły będziemy sobie mogli też w zimie patrzeć na przyloty gołębi. O. Troszeczkę inny rodzaj rywalizacji to będzie taki trochę na luzie, ale zawsze coś ciekawego. W zimie, kiedy mamy dużo czasu, mamy właśnie ten czas, żeby sobie zajmować się czymś innym. O, pojawiła się kolejna grupa trzech gołębi. Czterech nawet, one gdzieś, gdzie one są? Tu są, a tam, o, z tamtej strony. Nadleciały z kierunku, ale teraz o, pięć nawet jest, o, zobaczmy, co jest, taka grupka, o. Siadamy, siada, przepraszam, nie. Tam latają, tu siadają sobie, o, tu jeszcze sześć jest nawet, patrz, sześć nawet jest. Tego, co ma 10 konkursów, nie? Drugi, słyszymy, odbytał czerwony taki, o, jeszcze jeden. Taka większa grupka trochę przyszła. A widzimy zza fontanny. O. Siadły odbite są już. O. Ile masz, Zbyszek? 30 jest? 30 pary już, nie? 33, tu jeszcze 34. Powiedz, czy do 136 jeszcze trochę brakuje? Ale mamy czas. 384. To jest? Pudzian? Nie, to jest samiczka, która już... To jest Zimnikula ma tam
super Rakowice nie ma, nie? Pół siostra króla. Co? Po siostrze króla? Pół siostra króla. Król, przypomnijmy, gołąb, który w Brnie na wystawie... Wcześniej, no bo tam brakowało takiego jednego konkursu, żeby zamkła kategorię... On miał złoty medal, nie? W Brnie. Tak. Król. W klasie, tak. Mamy film, jak Zbyszek odbiera ten... No ta też ma 4 konkursy, takie już zero, dyplom ma, też 2 minuty wyprzedziała cały oddział, nie? 1 koeficjent, 3 koeficjent, także po prostu, no dzisiaj by tak pasowało jeden konkurs lepszy i kategoria byłaby zamknięta, no ale jest jak jest, nie? Ale coś jest no, nie tak za bardzo z tymi dobrymi gołębiami, bo rozbiło to zadaśmy rozwojem odpiłaczego i też nie za specjalnie jest, nie? Także po prostu też pierwszy musiał tylko seryjny, a 9 gołębi ma, a ani jednego to jeszcze nie seryjnego nie ma. No coś są porozrzucone te gołębie, nie? Cały czas pojedynczo przychodzą ptaki różne. Ja sobie stanąłem w innym miejscu, troszeczkę patrzę, czy z tej strony przyjdą, czy z innej, ale... Koledzy nawet już obce liczą, ty. Koledzy... Przed chwilą miało ten... 10, teraz ma 8, bo obce policzy. Aha. Zdarza się, to zdarza. My tu też patrzyliśmy, kiedyś na osie też tu siedziały dwa, nie? Tak. 37 jest odbitych u nas. 37 sztuk. Czyli już jeszcze tylko 99. Ale Michał ma dopiero dwa, ci mają dopiero też nie miałem dużo gołębi, także... O, ale są dwa kolejne, trzy... A nie, bo właśnie tego już liczyłem tu, patrz, ale 91. Który? 91. O, jeszcze jeden ten. Ja się widzimy, co? 240. Już macie 30, 40 sztuk gdzieś, tak? Teraz 40 odbitych, no? 40 odbitych. Mało po mało tutaj setki dobijemy. O, 4 sztuki, teraz się 4, 5, 5 czy 6 sztuk naraz pojawiło. No, wózka pojawiają chyba. Gdzie ty je widzisz? Aha, rzeczywiście. O, zobaczmy, cała grupa, tu jest 5, ale tam jeszcze 2 latały inne. Tak. Tu 5, taka grupka lata. 5 sztuk. Sztuków, 6, o, 6 do nich doszedł też, już co widzimy całe te. O, i 6 zsiadają sobie. Tarda. Te nazwy. Słuchaj, Zbyszek, ja podejrzewam, nie wiem, czy tych szty grupowe będziesz robił, czy coś, ale no tam palisz o tymi imionami, ale chrzciny, żeby były robione, no, imprezy z tym. Mówiłeś się wczoraj na pieczunki, chyba pazur jest. Pazurek jest? Chyba, bo wyginął czasami, co powiedzmy. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Który to jest? Ten niebieski. Tak, go. O, jest. O, jest pazur. No to już Zbyszek, kamień z serca, tak. Pazur jest. Pazurek jest, także już widzimy. Dziewczyny mu zakręciły powietrze. Aż się przewrócił biedak. Tak? No. Ale pazur zmienił orientację, bo tak, po prostu nareszcie przyjął drugą żonę po prostu, nie? Drugą żonę. Tak. A. Po prostu zestarzał się ale chyba. Tam i... Nie, tam raz ale poczekaj chwilę, ustalmy. Porzucił, rozwiódł się czy co? Nie, do tej pory nie przyjmował żadnej innej partnerki, tylko jego, nie? Aha. Tylko jedno. Tylko jedno. Teraz się przekonał. Teraz przekonam, że jeszcze jedna może być. Też że świat poza nią też istnieje. Dokładnie. Także zmączę zostawię. Dobrze. Pierwszy mi przerwa była dwa kolejne. Ptaki siadły. Chyba no, około 50? 48 gołębi mam, nie? 48. O, tak. Jak do tej setki się dobijemy. Z Romanem rozmawiam, co jest na drugim miejscu w oddziele, Romanem Kurkiem, nie? No to ma 6 gołębi dopiero, nie? Tam jest dalej mieszka. Będzie z 12 km, no ale to jest mimo tego, to nie, jest jednak ciężko, tak mówiłem. Ale dał 8, tak? Nie, dałeś źle, Roman, wszystkie gołębi? 51 czy 2? To trochę mało. A to się zdarza, no to... A seryjne, jak tam seryjne? Patrzymy. Co, nie ma nic? Sobie. Nadaś też narzekał na seryjny, jeden tylko był w 9 i ten, nie? Słuchaj, pokaż mi hodowcę, który myśmy nie będzie narzekał, który nie będzie narzekał, nie? My zamkliśmy już te. Wszyscy narzekają. Zamkliśmy i ten, 5-3 zamkliśmy, 10-5, z 50-ki stało. Kolega Krzysztof sobie dzisiaj tutaj przyjechał poradzić się, ale też przy okazji trafił na lot, tak? A, czy to specjalnie lot przyjechał przy okazji, tak okazji czy nie? Przy okazji. Przy okazji, wszystko. Jaką liczną masz hodowlę? Średnio 100 sztuk. 100 sztuk. No. Ale wszystko, rozpód, młode, tak, wszystko. Tak, wszystko razem. A od kiedy tutaj lotujesz? Znaczy 2012 zacząłem na młode. No, na młode przeważnie. 5 lat. A teraz na stare też chcesz zacząć? No, na stare, no próbuję. Próbujesz. W tym roku leciałeś na stare? Tak, tak. Jak poszły loty? Nie, słabo. Słabiutko. Słabo.
No ale tutaj się można kolegi z Gruszka doradzić. No, zobaczymy. Patrzymy sobie. O, jest kolejny ptak. Ciężko jest jednak, nie śmiejesz, jednak tak ciężko. Co? 350, takie rozbicia, ale wiesz to, nie? Tak właśnie widać taki dziwny lot, bo te wiesz, no ta szpica, te gołębi, no są u mnie już w tej chwili, no ale wiesz, bym chciał, żeby były pierwsze jak zawsze, nie? Dobrze, zobaczymy. Ale z pięciu są nas cztery. Z piątki cztery? Tak, z piątki cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Tylko pówki nie ma. Pówki jest. Tylko nie ma. Nie? Który się odbił? Na dole czy u góry teraz? Na dole, proszę, tak. Trzy kolejne się pojawiły. No, te już przyszły z innego kierunku trochę. Na szczęście wiatru żadnego wielkiego nie ma. Słyszymy w tle rozmowy. Trzy sztuki. Kolejne odbija, czyli ponad 50 już będzie tych gołębi. Jeszcze jeden tu lata. Nie wiem, Żdychu, co ty mówisz, ja tak lubię kaplan, bo więcej się filmuje, fajnie to wygląda. Ja wiem, żeby najlepiej było jakby wszystkie i seryjne te, cała siadła piątka naraz, nie, tam z przesunięciem jeszcze najlepiej jakby w jednej sekundzie jeszcze, nie? Jak inni dużo nie mają, to mogą kapać, kurde. Aha. Bo jakby, żeby było jakby już, bo po konkursie, nie? Byłby problem, nie? Ale tutaj dzięki temu możemy dłużej filmować, popatrzeć sobie i później w zimie, kiedy przyjdzie... Chciała się uwolnić. No właśnie, zobaczmy. Papugę pokażę. To nic, papugę nie będę pokazywał, bo ostatnio mi się skończyło właśnie godzinę temu, że uciekła jedna. Także tylko popatrzymy sobie teraz na gołębie. Tutaj cały czas te gołębie przylatują. Tam widzimy czerwony, ten siedzi na wolierze. Niebieski siadł sobie na górnym wlocie. O, odbija go, słyszymy zegar. Zarejestrował jego przylot. Popatrzymy, ile Zbyszek ma tych gołębi. Dobrze, raczej nie. No coś tam jest, ale nie pamiętam. Tak były tam w czołówce, coś rocznie, ale nie pamiętam ile, nie? Ile tu masz Zbyszku? 58 sztuk, tak? Już jest 58. No, tam na razie, bo tu kręcimy film, no. O. Sobie te ptaszki przylatują. Tamte jeszcze dwa nie zdążyły wejść, a w międzyczasie cztery sztuki kolejne przyleciały. Słyszymy, nawet trzy przebyły w wejście tamtych. Chyba jeszcze jeden jeszcze raz, nie? Nie, zdążyłem. No. 60 sztuk będzie gdzieś już po raz. Cieszę, bo chyba zależy od imprezy, co będzie. 60 sztuki są. Pójdziesz na imprezę i widzimy. Przejebane z tym, ja to wiem. Myśmy prosili pana Łukasza, żeby nie używał wulgarnych słów właśnie. No. Proszę się poprosić, się zbawić. No. Tutaj przez cały czas, kiedy jesteśmy u kolegi Zbyszka z Łukaszem, właśnie tutaj patrzyliśmy, no bo mieliśmy taką troszeczkę seksualną scenę. Dwa gołębie kopulowały na wlocie. Akurat wchodzi teraz chyba samczyk, tak? Ukraina z kim? Tak, z 378. A Ukraina z imię, tak? Tak. Tak, z 378. Bo my go ściągali z Ukrainy po prostu, nie, swego czasu i dlatego Ukraina. W sensie, że on doleciał na Ukrainę. Doleciał na Ukrainę, po prostu i gościu nam go przysłał w paczce z płotem, nie? Mhm. No i go w dalszy ciągu bardzo dobrze chodzi, nie? Mhm. Dzisiaj wyjątkowo jest opóźnił. A tak, ale to też. Ale jak to robi na wlocie? No bo mu się co innego chciało po prostu, nie chciało mu się lecieć, tylko mu się akurat... Tutaj były takie komiczne sytuacje, mu się bo prostu... też musia status z synkiem przyleciała, nie, Łukasz? To był taki, że mama syna zabrała z sobą, jednorazowo siedli. Mamy teraz 88 gołębi. Tutaj pomału naszą relację będziemy kończyć. Zobaczmy, słońce teraz zaczęło naprawdę mocno grzać. Niebo jest trochę zachmurzone, ale naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. Mamy już, która godzina jest? Południe już prawie? 12, tak. 12? 12 godzina, 88 sztuk zostało jeszcze. No praktycznie jest taki dobry gąb, brakuje nam 4 dobrych gąbów. No, 40 sztuk jeszcze brakuje niektórych. Ale tutaj co? O, 2 dolatują, czyli 90. Czyli tych gołębi 46 sztuk. Nie ma takich rocznych, co tam rzadko chodziły, później dwulatko takie co były tam, pozycyjny gąbko taki nie ma bardziej, nie? Bo teraz już jest końcówka sezonu, to niektóre trzeba jeszcze rozkręcić, nie? O, i tutaj cały czas te gołębie sobie dolatują. O, 3 sztuki są kolejne, także one sobie będą dolatywać. My pomału naszą relację będziemy kończyć. W tym roku jeszcze do kolegi Zbyszka na pewno na loty gołębi młodych przyjdziemy nieraz. Tutaj nie tylko na loty młodych, na inne, ale też staramy się innych hodowców odwiedzać, ale no nie zawsze się nam udaje to zrobić, gdyż loty są często przekładane, nie jesteśmy w stanie z czasem trafić. No, staramy się też tutaj jak najwięcej relacjonować tego, co się tutaj w sporcie gołębiarskim w Polsce dzieje. Taka, żeby dla kolegów wszystko było ciekawie. O, widzimy południe, przepraszam, nie północ. Dzwony biją. Na Anioł Pański biją dzwony.
O, widzimy. No każdy dobrze. Musi w ogóle zegarka mieć po prostu, bo zawsze mu... No tutaj właśnie jest ten, biją zwierzę, ale to są dźwięki z, niestety nie z prawdziwych kurantów, tylko z magnetofonu odgrywany, z jakiegoś odtwarzacza. No nie, dziękujemy bardzo. Zbyszka, tylko jeszcze może poprosimy na koniec jakby o podsumowanie lotu, takie... No taki po prostu dziwny lot, troszeczkę rwany, no ale zarazem z tego co już po kolegach skonsultowałem, to nie będzie źle po prostu, bo tak seria dosyć będzie dobra, 10-5, z 5-4 są to jedna za dużo, gołąbek no, 50-10 jest bardzo dobrze, także po prostu tylko no, trochę kolejność gołębi byśmy chcieli, raczej troszeczkę inną, nie? Ale jest jak jest, no wiadomo po prostu, nie? Tak. Sezon się zakończy. No na razie z 50-10 jesteśmy na pierwszym miejscu, po tym locie 11 stało się z tym na pierwszym miejscu. Ci przerwę, już kończymy, jest. Zobaczmy. Tym akcentem, wejściem gołębia o, do... To jedna z czterech, co mówię. O, jeszcze dwa kolejne, o. Zobaczmy. O. No, obcy. Tamta balsamiczka właśnie jedna z czterech najszybszych gołębi, nie? 239 także. Tak, ona też miała już takie cztery koeficjenty, miała bardzo dobre, no tak do aby pasowało, żeby jeszcze ten piąty zrobiła, no niestety nie się troszkę opóźniła, nie? No zobaczymy. Jeszcze zostało ile wam lotów w oddziele? Trzy. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.